Bardzo mi jest miło, bardzo serdecznie wszystkich witam. To był nasz pomysł, mój i waszej prezeski, to jest nasza teraz prezeska chóru Harmonia. Więc naprawdę 100 lat, stulecie istnienia chóru, to nie jest bagatela. Ten chór, wiecie wszystkie panie, że on kiedyś, widziałyście zresztą portret ten stary z 1938 roku, ten chór kiedyś był potęgą mysłowicką. To był chór, który miał w dobrych latach 120 osób śpiewających. Jaki był klucz, powiem wam, tego dzisiejszego spotkania w moim założeniu? Mianowicie, kiedyś Harmonia za mnie miała 30, 35, 30, potem już 25, a na ostatnim naszym zbiorowym portrecie, który wykonała nam pani świętej pamięci Jadwiga Trochowa, no to jest nas wtedy 20 kilka. Z tego jak policzyłam, przykro bardzo, ale 9 osób z tego tylko portretu już tu dziś nie mogło przyjść, bo niestety są po drugiej stronie naszego życia. Chciałam tylko przypomnieć kilka takich bardzo sympatycznych chwil, które przeżyłyśmy w czasie naszych wyjazdów koncertowych. Pierwszy wyjazd, który mi bardzo utkwił w sercu i w pamięci, to był koncert naszego chóru w Filharmonii Śląskiej na estradzie. Drugi już taki sympatyczny wyjazd, to pamiętam, Będzin. Byłyśmy znanym chórem tam wtedy, naprawdę wszystkim się nasze koncerty, nasze wystąpienia bardzo, bardzo, bardzo podobały. Thank you.
wskazano mi, że w Mysłowicach jest chór Harmonia. Ja mówię, sobie tam pojadę, zobaczę. Wiedziałam, kiedy jest próba, bo mi powiedziano, kiedy próba jest. Przyszłam i siedziałam za drzwiami, pamiętam, tam na drugim piętrze góry, to było. Tak. Na drzwiami słucham, jak śpiewały i śpiewałam sobie z nimi, ponieważ to były to akurat takie pieśni czy piosenki, które gdzieś mi się tam obiły o uszy. No, no i zostałam przesłuchana przez panią dyrygent i przyjęta do chóru. I od tej pory jeździłam 13 lat tutaj. W 1962 roku koleżanka, która chodziłam z nią razem do szkoły, nazywa się Szulińska Halina, no i po prostu mnie wciągła tutaj do tego chóru. Przyszłam, no i śpiewaliśmy dużo, było właśnie starszych chórzystek. Pani Ćmokowa była, pani Trocerowa jeszcze pamięta. Było bardzo sympatycznie, miło, nawet były różne imprezy z tej okazji tam, czy były zakończenie karnawału. Mieliśmy też imprezę tutaj właśnie, to jeszcze był ten stary dom kultury. Była ze mną na wycieczce i opowiadała mi, że taki ładny chór mamy, Harmonia, nie chciałaby pani śpiewać. Ja mówię, z dziką rozkoszą, zaraz pójdę. I zaraz poszłam pierwszy raz. To jeszcze wtedy pan Bara prowadził. Właściwie jestem dzisiaj szczęśliwa, że tu mogłam przyjść i zobaczyć jeszcze tyle pań, które mnie jeszcze poznały. Przecież myśmy się dość trochę zmieniły, nie? Ja byłam z tego chóru bardzo zadowolona. Cieszę się, że jeszcze mogę śpiewać i śpiewam jeszcze chętnie. Może nadzieja.